Wszystkie szczegóły powinny być na dole ekranu, a ja tymczasem, żegnając się z wami na chwilę, poproszę już Beatkę, żeby przeszła do następnego tematu. Zabawki interaktywne, jak widać, dzieciaki w naszym studiu są zachwycone. Karolinka, Jaś, Oliwier i Michalina. Widać, że im się podobają. A na moich kolanach wylądował chomik, a na naszej kanapie wylądowała Monika Dreger, czyli psycholog. I ja przyznam szczerze, że ten chomik naprawdę żyje właśnie. Nagle zaczyna się ruszać. Proszę bardzo. A? Czy to jest dobry pomysł dla dziecka, które na przykład jest uczulone? Co ty gadasz? Może jak go pogłaszczę, to przestanie. O właśnie. Czy taka zabawka jest dobra dla dziecka, które na przykład jest uczulone na sierść zwierzaków i nie może mieć prawdziwego i nagle głaszcze takiego pluszaka i ten pluszak do niego gada? Czy myślę, że to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście dzieci, a jest coraz więcej takich dzieci, które są uczulone na przykład na sierść, no są pokrzywdzone, nie mogą mieć zwierzaka, nie mogą mieć psa, kota, więc myślę, że taka zabawka jest dobrym pomysłem w takiej sytuacji. A czego takie zabawki interaktywne, takie, które reagują właśnie na głaskanie, bo gadają? Taka zabawka podobno, jak się zabierze do łazienki, to ona wydaje by dźwięk przypominający to miało być czyszczenie zębów? Czyszczenie zębów miało być. Czyszczenie zębów. Czego taka zabawka może nauczyć dziecko? Znaczy przede wszystkim uczy chyba tego wszystkiego, czego uczy normalnie zwierzak, tak? Czyli empatii, odpowiedzialności, zaopiekowania się takim zwierzakiem. Ja tak sobie pomyślałam, że w ogóle to jest taki dobry wstęp do ewentualnego posiadania prawdziwego zwierzaka, tak? Czyli możemy się przygotować, zobaczyć, czy to się da, czy się nie da. I pomyślałam sobie też, że to jest dobre dla dzieci, ale też dobre dla rodziców, dlatego że za kulisami odbyła się rozmowa, w której mama powiedziała, że ja mam takiego chomika i on cały czas piszczy, mnie to strasznie denerwuje, więc to jest też zobaczenie przez rodziców, co będzie, kiedy zwierzak będzie w domu, tak? I na przykład część odpowiedzialności spadnie na nich. Jak dobrać zabawkę do wieku dziecka? Na przykład taki chomik, który gada i reaguje. W jakim wieku dziecko może mieć taką zabawkę? Ja myślę, że to wystarczy popatrzeć na dzieci, które są w studio, prawda? Zachwycone. Które są zachwycone i w ogóle nie schodzą z tego podestu, więc myślę sobie, że i takie maluszki typu 2 lata, tak, to już są dzieci, które takimi zabawkami mogą się bawić. Oczywiście od wieku dziecka zależy to, jak one się będą tym zwierzakiem opiekować. Lepiej, gorzej, tak, ale jakoś sobie pewnie będą radzić. I myślę też sobie, że im wcześniej wprowadzimy taką zabawkę, tak, to jest bardzo rozwojowe dla dziecka. Tylko ono już nabiera pewnych cech i pewnych zachowań. No, na przykład opiekuńczych czy empatii. Ale chyba żadna zabawka, nawet taka interaktywna, nie zastąpi dzieciakom zabaw z rodzicami, bo ja się obawiam trochę, że te zabawki są teraz już tak doskonałe, że może czasami rodzic pomyśli, dobra, to ja zostawię z takim chomikiem czy innym pluszakiem, który gada, będę miał święty spokój. Jak ważne jest to, żeby dziecko tak naprawdę przede wszystkim miało kontakt z rodzicem? No, to jest najważniejsze, dlatego że tak naprawdę dziecko to jest człowiek, tak, który musi zbudować relacje między ludzkie. Najpierw z rodzicami, potem socjalizacja w przedszkolu, tak, potem z rówieśnikami, budowanie tożsamości, więc wiadomo, że żaden zwierzak tego, czy to interaktywny, czy żyjący zwierzak, tego nie zastąpi. Więc oczywiście jest to forma nauki dzieci i jeżeli miałabym do wyboru interaktywną zabawkę, czy posadzenie dziecka przed komputerem i na różnych grach, no to zdecydowanie taka zabawka jest fajniejsza, natomiast absolutnie nie zastąpi to relacji z rodzicami. Taka zabawka, proszę bardzo, żyje. Panią by denerwowała? Myślę, że musiałabym się najpierw nauczyć obsługi tej zabawki, bo to nie jest proste. Interaktywne zabawki interaktywnymi zabawkami, by czytać od kiedy dziecku książki? Znaczy, ja bym powiedziała, że jak najwcześniej, tak? Im prostsze książeczki, tym lepiej. Wieczorami, to jest taki czas dla dziecka, nie dość, że jakby uczymy, tak, że książki są w życiu dziecka, to jeszcze wtedy jest to taki czas dla rodzica, tak? Na przykład dla rodzica, który mniej z dzieckiem czasu spędza, więc im wcześniej, tym lepiej, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję świetnie bardzo. Gada, prawda? Niesamowity, jestem zachwycona. Ja przyznam szczerze, że też mu się przyglądam. Może ze mną zamieszkasz? No jeszcze ma do tego kolory zupełnie nietypowe. Ma kolory, gada, jeździ, reaguje, można mu nacisnąć nos. O właśnie, odpowiada. Jeśli któreś dziecko ma uczulenie na sierść, jest alergikiem, to taki chomik jest znakomitym rozwiązaniem. To może być chomik, to może być piesek, on będzie reagował, nauczy dziecko empatii, nauczy odpowiedzialności, tak, że tak naprawdę trzeba tego malca, nawet pluszowego, tak, pogłaskać, żeby zareagował. Dziękuję. Dziękuję. Fajnie ci jest, co? Dobra, jeszcze raz cię pogłaszczę. A teraz Paweł Korsun, który za sprawą teleportacji przeniósł się